Cześć, mam na imię Daniel i robię kategorię A1. I zaprezentujesz dzisiaj co? Slalom wolny, 5 ósemek, slalom wolny. Jedno z trudniejszych zadań egzaminacyjnych. Zakładamy sobie kask. Kask musi być przede wszystkim założony. Tak, tutaj zapięty i szyba poniżej linii oczu. Tak, jesteś przygotowany do jazdy. Siadamy na motocykl. Składamy sobie nóżkę, przekręcamy stacyjkę, cyk, tak, mamy luz, odpalamy, odpal sobie na początku, odpal, tak, jedyneczkę sobie dajmy, zmieniamy nogę, pod trawą jest hamulec, tak, oglądamy się lewo, prawo, przed rozpoczęciem jazdy, i pojedź tam na początek slalomu wolnego. Za chwilę zobaczycie slalom wolny. Jedziemy slalom wolny już bez zatrzymania. Pierwsza bramka, druga bramka, trzecia bramka, czwarta bramka, piąta bramka. Wjeżdżamy w ósemeczkę i 5 ósemek. Ja liczę. Proszę bardzo. Jeszcze jesteśmy na etapie, bo to jest nasze drugie spotkanie. Nie obracamy głowy, ale chcemy pokazać samo zadanie egzaminacyjne. Bez możliwości na razie upewniania się. Bardzo ładnie głowa obrócona, pierwsza ósemka zaliczona, jedziemy drugą ósemeczkę, głowę obracamy na pachołek, o, w tej chwili pokazaliśmy, jak się trzeba upewniać o możliwości skręcania. Druga zaliczona, jedziemy trzecią ósemeczkę. Głowa, o, teraz zapomnieliśmy o upewnieniu się. Głowa na pachołek, bardzo dobrze, trzecia ósemka zaliczona. Głowa na pachołek, bardzo dobrze. Czwarta ósemka zaliczona. Głowa na pachołek. Głowa na pachołek, upewnienie się i wyjeżdżamy, slalom wolny, jedziemy, jedziemy. Nie wolno się podeprzeć, najechać na linię lub objechać brameczki. Dobrze, jeszcze jedna ósemka i po tej ósemce wjeżdżasz w slalom wolny z powrotem. Na egzaminie jest 5, jedzie w tej chwili 6. Wyjeżdżamy sobie slalom wolny. Przejeżdżamy przez środek tej trumienki. Pierwsza bramka. Druga bramka, trzecia bramka, czwarta bramka, o, pachołek potrącony, zadanie niezaliczone.